Rozpaczliwe pożegnanie Gabriela Seweryna. TTV tak go nazwała, określenie zapiera dech. 28 listopada media obiegła informacja o śmierci Gabriela Seweryna. Projektant futer, znany z udziału w programie Królowe Życia, zmarł w szpitalu po nagłym zatrzymaniu krążenia. Mimo usilnych starań nie udało się przywrócić go do życia. Tajemnicze okoliczności śmierci Gabriela Seweryna. Śmierć Gabriela Seweryna pogrążyła jego najbliższych i fanów w żałobie. Sprawa śmierci celebryty jest także gorącym tematem za sprawą tajemniczych okoliczności jego śmierci. Kilka godzin przed śmiercią w mediach społecznościowych można było śledzić transmisję na żywo z głogowskiego rynku, gdzie projektant futer wezwał karetkę pogotowia z powodu odczuwanych duszności. Na nagraniu celebryta mówi o tym, że nie potrafi oddychać i że czuł, że umrze. Załoga karetki miała odmówić mu pomocy, a zamiast tego wezwano policję. Jak przekazał później w oświadczeniu rzecznik pogotowia, Gabriel Seweryn i inne osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia miały zachowywać się agresywnie i zagrażać bezpieczeństwu załogi karetki. Stacja TTV pożegnała Gabriela Seweryna. Pośród licznych komentarzy na temat śmierci Gabriela Seweryna, na wyjątkowe pożegnanie zdecydowali się także przedstawiciele stacji TTV, gdzie był emitowany program Królowe Życia. Gabriel Seweryn dołączył do formatu w 2016 roku i przez kilka lat widzowie mogli śledzić jego życie, które dzielił wówczas ze swoim wieloletnim partnerem. TTV zdecydowało się na pożegnanie Versace z Głogowa w wyjątkowych słowach. Żegnaj królu życia, kolorowy ptaku, Versace z Głogowa. Składamy wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych, czytamy w poście. Fani żegnają Gabriela Seweryna. Pod postem stacji TTV, w którym pożegnano Gabriela Seweryna, posypały się komentarze internautów. Wśród nich znajduje się wiele kondolencji od fanów programu Królowe Życia, którzy nie ukrywają, że będzie im brakować wyjątkowego projektanta futer. Bardzo przykre. Niedoceniony talent, wyrazy głębokiego współczucia dla bliskich, spoczywaj w spokoju Gabrielu. Tak bardzo mi przykro z powodu śmierci Gabriela. Był świetnym kuśnierzem. Szkoda, że na swojej drodze spotkał Kamila, gdyby został z Rafałem, mógł nadal żyć. Gabriel, pokazałeś, że moda nie zna absolutnie żadnych granic. I teraz idealnie pasuje tu piosenka Szpaka, byle być sobą. Fruń w przestworzach, bez hejtu, nietolerancji. Do zobaczenia. Nie mogę w to uwierzyć, że pan Gabriel nie żyje. Będzie mi pana bardzo brakować.